ostatnich latach eksploatacja złóż gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych zahamowała trwający tam od wielu dekad spadek produkcji gazu. Zmniejszyła tym samym zależność od surowca z importu i rozbudziła nadzieję na gazową samowystarczalność kraju. Chcielibyśmy przedstawić Państwu metody i technologie, które umożliwiły Stanom Zjednoczonym efektywne wykorzystanie tak bogatego źródła czystego i elastycznego paliwa. Firmy, takie jak kanadyjska spółka LNG Energy, przodują w działaniach mających na celu zastosowanie tych sprawdzonych technologii na terenie Polski. Pierwszy etap stanowi decyzja dotycząca lokalizacji odwiertu. Początek wiercenia poprzedzą prace konstrukcyjne i przygotowawcze trwające kilka tygodni. Po złożeniu wieży wiertniczej, rura płuczkowa z zamontowanym na niej świdrem obraca się, wykonując w ziemi otwór wiertniczy. Przez świder pompuje się nieszkodliwą mieszankę wody i substancji dodatkowych, co zapobiega przegrzaniu sprzętu i umożliwia transport obcinków lub kawałków skał na powierzchnię. Kiedy mieszanka zakrzepnie na ścianach odwiertu, ustabilizuje go i odizoluje od warstw wodonośnych. Po dojściu na głębokość około 600 metrów sprzęt wiertniczy zostaje usunięty, a kolumna rur, zwana obudową, jest opuszczana w głąb otworu w celu odizolowania go od otoczenia. Obudowa zapobiega jednocześnie zapadnięciu się odwiertu i służy również jako podstawa dla głowicy przeciwerupcyjnej, łączącej platformę z otworem. Zaczyn cementowy pompuje się przez obudowę na sam dół, gdzie następnie wypychany jest do góry, szczelnie wypełniając przestrzeń pomiędzy obudową i otworem. Utwardzony cement skutecznie odizolowuje odwiert od warstw wodonośnych, tworząc jedną z trwałych barier chroniących wodę pitną. Następnie rura wraz ze świdrem o nieco mniejszej średnicy wywierca się w głąb do około 1500 metrów. Powtarzane są wcześniejsze procedury obudowywania i cementowania, tworzące kolejną warstwę chroniącą wody gruntowe. Rura z kolejnym, jeszcze mniejszym świdrem wprowadzana jest wewnątrz drugiej kolumny w celu przewiercenia się przez buta rury do głębokości około 2750 metrów. Na tym etapie świder i rura płuczkowa są usuwane. Do otworu wprowadzany jest silnik wgłębny ze sprzętem pomiarowym. Posłuży on zbudowaniu krzywej do miejsca, gdzie odwiert wiertniczy przejdzie z pionowego w poziomy. Następnie wiercona jest część pozioma, a gdy jest już gotowa, wzdłuż całego odwiertu umieszczana jest trzecia kolumna rur, zwana produkcyjną. Procedury obudowywania i cementowania powtarza się raz jeszcze, tworząc kolejną, trzecią już warstwę ochronną. Po zakończeniu wiercenia niepotrzebna platforma wiertnicza zostaje rozebrana. Instalowana jest tymczasowa głowica eksploatacyjna. Przygotowane jest miejsce dla pracującej na powierzchni załogi, która będzie przeprowadzać procesy perforacji, stymulacji i przygotowania odwiertu do produkcji gazu. Do docelowej części poziomej wprowadza się pistolet perforacyjny, który służy do wykonywania małych otworów w obudowie. Dopiero po umieszczeniu pistoletu w poziomej części odwiertu ładunki są wyzwalane impulsem elektrycznym. Generuje to wytworzenie strumienia gazu o wysokim ciśnieniu, który po przebiciu stali i cementu dociera do gazonośnej formacji skalnej. 3000 metrów pod ziemią tworzą się szczeliny o średnicy nieprzekraczającej 25 mm i głębokości do 75 cm. Zasoby gazu uwięzione w łupkach nie mających naturalnych pęknięć mogą być eksploatowane jedynie po przeprowadzeniu zabiegu szczelinowania hydraulicznego. Płyn używany w tym celu składa się z wody z odrobiną substancji chemicznych, które służą głównie do eliminacji bakterii, ograniczenia tarcia podczas tłoczenia i ułatwiają transportowanie piasku. Używane dodatki chemiczne nie przekraczają 1% całkowitej objętości płynu. Stymulacja w miejscu perforacji inicjuje pęknięcie, które z kolei wywołuje szereg następnych. Piasek z płynu hydraulicznego zaklinowuje się w stworzonych szczelinach i sprawia, że pozostają otwarte nawet kiedy pompowanie ciśnieniowe zostaje przerwane.
Aby przepływ gazu był opłacalny, procedurę stymulacji powtarza się od 10 do 20 razy, w zależności od złoża. Po pierwszym etapie kruszenia, w celu odizolowania części poziomej, w obudowie umieszcza się tymczasową zatyczkę, którą po zakończeniu całego procesu przewierca się, umożliwiając w ten sposób przepływ gazu w górę otworu. W początkowej fazie wydobycia wraz z gazem na powierzchnię wraca woda wykorzystana w procesie szczelinowania. Jest ona czyszczona i ponownie używana do szczelinowania, bądź też utylizowana z zachowaniem wszelkich przepisów prawnych. Ostatnim krokiem jest zainstalowanie stałej głowicy eksploatacyjnej i budowa gazociągu transportującego gaz do zakładu przetwórczego. Następnie sieć gazociągów dostarcza gaz odbiorcom na terenie całego kraju. Najnowsze koncepcje zakładają tworzenie na powierzchni około 3 hektarów wielu odwiertów z poziomymi odnogami promieniującymi w różnych kierunkach. Dla porównania, tradycyjna platforma z jednym odwiertem zajmuje powierzchnię około 1 hektara. Natomiast rozbudowana, wieloodwiertowa platforma położona na 3 hektarach może obejmować ponad 10 poziomych odnóg i pozyskiwać w sumie gaz z powierzchni ponad 1000 hektarów złóż gazu łupkowego. Eksploatacja złóż gazu łupkowego to ogromna szansa dla Polski. Wykorzystanie technologii i metod wydobycia stosowanych w Ameryce Północnej pozwoli zająć Polsce czołową pozycję w tej przełomowej branży. Jednocześnie, dzięki zwiększeniu udziału gazu w produkcji energii, zdecydowanie zmniejszy się emisja zanieczyszczeń. Ekologiczne korzystanie z zasobów gazu łupkowego może umożliwić Polsce z biegiem czasu uniezależnienie się od importu tego surowca, zapewniając bogate krajowe źródło czystego i taniego paliwa.